Tajemnice II wojny światowej. Christine Granville. Polska kobieta szpieg. Londyn, czerwiec 1952 roku. 37-letnia kobieta wraca do taniego hotelu po wieczorze z przyjaciółmi. Jest ponura noc, ale jest podekscytowana. Spotka się ze swoim ukochanym na kontynencie. Przechodzi przez hotelowe lobby. To ostatnia rzecz, jaką robi w życiu. Kilka minut później nie żyje. Nie było to jednak zwykłe, brutalne zabójstwo. Zabita to Christine Granville, najlepsza brytyjska kobieta szpieg. Przez 5 lat II wojny światowej regularnie ryzykowała życie, aby uzbroić ruch oporu i przywieźć z powrotem informacje niezbędne do pokonania Niemiec. Piękna, charyzmatyczna i przebiegła. Mówi się, że była inspiracją dla pierwszej dziewczyny Bonda, Vesper Lind. Jej skłonność do ryzyka uczyniła z niej wspaniałego szpiega. Doprowadziła ją także do śmierci na podłodze taniego hotelu. Dzisiaj warszawska starówka daje wyobrażenie tego, jak wyglądało życie w Polsce w jej szczytowym okresie, w latach 30. Była wtedy stolicą państwa, które odzyskało niepodległość po I wojnie światowej. Szybko stała się jednym z najwytworniejszych miast w Europie. W jej pięknych, brukowanych uliczkach i wspaniałych kamienicach ludzie rozmawiali, jedli i bawili się. Pomimo wojennych zniszczeń i dziesięcioleci radzieckiej dominacji, miasto przetrwało w zaskakująco dobrym stanie. Dopiero przyglądając się bliżej, okazuje się, że wcale nie. Te piękne budynki to podróbki. Nawet posągi są współczesnymi kopiami. Sześćdziesiąt lat temu nazistowskie bomby, pociski i dynamit obróciły tę najładniejszą ze starówek w gruzy. Miasto zostało zrównane z ziemią. Każdy dom, kościół, sklep. Po wojnie wszystkie zostały tak skrupulatnie odbudowane, że większość turystów nabiera się na nowe, stare miasto. W 1980 roku zostało ono nawet uznane za część światowego dziedzictwa. Christine Granville podobałoby się to. Przez całe życie przejawiała talent do poprawiania. Urodziła się w 1915 roku jako Krystyna Skarbek. Jej matka pochodziła z zamożnej rodziny, która mieszkała w Polsce od stuleci. Krystyna Skarbek była urzekającą postacią. Jako dziecko była nie do okiełznania. Jej matka była Żydówką. Ludzie rzadko to podkreślają, ale ma to znaczenie dla ryzyka, na które później się wystawiała. Młoda dziewczyna była jednak podobna do ojca, którego uwielbiała. Ten miłujący ojczyznę i wieś zubożały szlachcic, hrabia Jerzy Skarbek, nauczył córkę jeździć na nartach, wspinać się i jeździć konno, jak robią to mężczyźni. Jego śmierć, kiedy Krystyna miała zaledwie 15 lat, rozpaliła w niej pragnienie życia, które on by pochwalił. 10 lat później otrzymała taką szansę. 1 września 1939 roku
Hitler najechał na Polskę. Ważny składnik jego planu stworzenia nowego Imperium Niemieckiego. Pomimo bohaterskiego oporu, polska armia nie mogła równać się z niemieckimi czołgami. Poległo ponad 60 tysięcy polskich żołnierzy. 400 tysięcy trafiło do niewoli. Los Polski został przypieczętowany 2 tygodnie później, kiedy wojska sowieckie zaatakowały od wschodu. Kraj został podzielony między Rosjan i nazistów. Polska przestała istnieć. Władze niemieckie bardzo się starały wyeliminować elity intelektualne, lekarzy, prawników itd. Niemcy wysłali ich do obozów koncentracyjnych. Chcieli zmienić Polskę w swojego wasala i eksploatować jego ziemie uprawne i surowce naturalne. Polacy, którzy jak Christine mieli pieniądze lub wpływy, stali się częścią rzeszy uchodźców uciekających z Europy Wschodniej. Docierali najpierw do Francji, a później do Anglii. Jesienią 1939 roku przekonali się, że to posępna Anglia. Kraj ten wypowiedział wojnę Niemcom i szykował się na zaciemnienia, naloty i walkę. Christine przywykła do ciemnych, ponurych londyńskich ulic. Szczególnie wokół siedziby brytyjskiego rządu, Whitehall. Tam przedstawiono ją pracownikom brytyjskiego wywiadu, którzy chcieli przekonać Polaków do szpiegowania na rzecz ich kraju. Christine nie trzeba było zachęcać. Uważali, że idealnie nadawała się na szpiega. Jako młoda dziewczyna uwielbiała jeździć konno, na nartach i tak dalej. Pod wieloma względami stanowiło to idealne kwalifikacje do bycia agentem. Była bardzo odważna, miała żyłkę hazardzistki. Posiadała wiele cech, których szukają rekruterzy. Oddana patriotka, znająca języki i mogąca pracować samodzielnie. Sprawna, mogłaby przetrwać w trudnych warunkach. Pod koniec 1939 roku werbunek agentów wtarganej wojną Wielkiej Brytanii był nieskoordynowany i przypadkowy. Pani też tutaj? Tak. Szpiegostwo nie było najważniejsze. Wszystkie oczy zwrócone były na kanał La Manche, wypatrując niemieckiej inwazji. Oficjalnie lub potajemnie zachęcano każdego, kto chciał spróbować sabotować nazistów i miał jakąkolwiek szansę na powodzenie. Christine przekonała funkcjonariusza, że wie, co robi, i dano jej tożsamość brytyjskiej dziennikarki. Nikt nie liczył, że jej się uda. Ona miała jednak inne pomysły. Postanowiła szmuglować do Polski ulotki propagandowe, podnoszące morale podziemia. Wszystkie drogi do Polski były zablokowane. Oprócz Tatr, które były tak zdradliwe, że Niemcy nawet ich nie patrolowali. Nikt nie mógłby przedostać się tędy do Polski. Nikt oprócz Christine. Miała wewnętrzną motywację. Wszystko sama zorganizowała. To była jej akcja. Żadna tajna służba nie słyszała o niej. Kiedy polski wywiad dowiedział się o niej, uznał, że musi być wtyczką i nie mogłaby tego zrobić bez współpracy z Niemcami. Mylili się. Sami nie byli wysportowani. To był klucz. Christine była sportsmenką. W młodości tak wiele razy jeździła tu na nartach, że góry były dla niej drugim domem. Wkrótce była w Polsce. Tak rozpoczęła się jej kariera szpiega.
Trzeba było dużo odwagi, żeby wrócić do Polski w 1940 roku. Była znaną osobą w Warszawie, a Niemcy byli bezwzględni w zwalczaniu oporu. Wykazała się dużą odwagą, bo nie wiedziała, kto przeżył, które kontakty były bezpieczne, czy zostanie rozpoznana przez wrogów. Był to krok w nieznane i sam w sobie był aktem męstwa. Podczas 5-tygodniowego pobytu w Warszawie Christine cały czas ryzykowała życiem. Niemcy byli wszędzie, aż roiło się od gestapo. Musiała uważać nie tylko na wroga. Polska, którą znała, zniknęła. Teraz było to miejsce podwójnych agentów i szpiegów. Nawet przyjaciele mogli okazać się niegodni zaufania. Siedząc w warszawskiej kawiarni w lutym 1940 roku, tuż przed wyruszeniem w niebezpieczną drogę powrotną na Węgry, Christine została rozpoznana przez starą znajomą, która zdziwiła się, widząc ją w mieście. Oziębla odparła, że kobieta się myli. Nigdy wcześniej jej nie widziała. Kobieta odeszła. Christine nie została spalona. Gdyby tak się stało, torturowano by ją, a następnie rozstrzelano. Takie ryzyko było częścią tej pracy. Wkrótce Christine nie tylko przekazywała informacje polskiemu ruchowi oporu. Wywoziła też z powrotem do Wielkiej Brytanii kontakty i informacje na temat nowej niemieckiej broni wytwarzanej przez polskich przymusowych robotników w fabrykach amunicji. Wtedy powierzono jej najważniejszą wiadomość. Otrzymała cenny mikrofilm nakręcony przez Polaków. Ukazywał ogromną koncentrację niemieckich czołgów na granicy z ZSRR. Był to pierwszy dowód na to, że Niemcy szykują się do ataku na Związek Radziecki, znanego jako Operacja Barbarossa. Najbardziej okrutnego i najważniejszego konfliktu całej wojny. O świcie niemal 200 dywizji osi, 2 miliony żołnierzy utworzyło front o długości 3000 kilometrów, od Morza Białego po Czarne. Ich cel – unicestwienie Armii Czerwonej. Informacja, którą Christine przewiozła do Londynu, dała aliantom kluczową wiedzę o planach nazistów. Choćby dla niej jej wędrówki przez góry opłaciły się. Pokonywała je 6 razy. Wszędzie były blokady drogowe. Aresztowano każdego bez przepustki. Sześciu innych kurierów zostało złapanych i trafiło do komór gazowych. Christine nie tylko przeżyła, ona kwitła. Być może był to najszczęśliwszy okres w jej życiu. Na kilka następnych lat jej bazą i domem stał się Budapeszt. W 1940 roku Węgry wciąż były neutralne. Miasto, w którym zamieszkała Christine, stało się przystanią dla tysięcy Polaków, którzy mogli tu swobodnie żyć, pomimo uczestnictwa w organizacjach walczących z nazistami. To były szalone, niebezpieczne i ekscytujące czasy. Niebezpieczeństwo stymulowało Christine. Czyniło wszystko bardziej intensywnym. Znajomość również. Kilka minut po poznaniu można było zostać jej najlepszym przyjacielem. Christine Granville miała licznych adoratorów. Była ładna, wyglądała jak gwiazda filmowa. Miała w sobie coś ciekawego. Każdy, kto ją spotkał, chciał ją lepiej poznać. Mężczyźni nie byli przy niej bezpieczni. Już jako nastolatka Christine dawała jasno do zrozumienia, iż woli towarzystwo mężczyzn niż kobiet. W czasie pobytu w Budapeszcie 2 razy była mężatką. Umiała nawiązać kontakt z każdym mężczyzną, który się w niej zadłużył. Zbierała młodych mężczyzn, którzy czcili ją
i zrobiliby dla niej wszystko. Jeden z krążących wokół niej mężczyzn był trochę inny, starszy i bardziej charyzmatyczny. Andrzej Kowerski był gorliwym polskim patriotą, byłym oficerem Wojska Polskiego, który stracił nogę w wypadku na polowaniu. Przyjął nazwisko Kennedy. Zakochał się w niej w Budapeszcie, ale początkowo został odrzucony. Powoli zaczęła zmieniać zdanie. Wkrótce zrozumiała, że spotkała miłość swojego życia. Stali się sobie bardzo bliscy. Spędzili z sobą większość 42, 43 i początek 44 roku. Niepełnosprawność Andrzeja uniemożliwiała mu podróże do Polski. Zamiast nich organizował trasy przerzutu polskich uchodźców i jeńców. Christine mu pomagała. Wkrótce dzięki nim dziesiątki polskich oficerów przedostały się na zachód, w tym wyszkoleni piloci, których alianci tak potrzebowali. Sama zaczęła wywozić ludzi z Polski. Żadna tajna służba nie kazała im tego robić. Wiedziała, że armia polska doznała ogromnej klęski, ale wielu oficerów przeżyło. Wojsko tworzyło się gdzie indziej. Było to jej obowiązkiem jako dobrej Polki. Ona i Andrzej tak dobrze wypełniali swój obowiązek, że wkrótce znaleźli się na szczycie listy poszukiwanych przez gestapo. Budapeszt stawał się równie niebezpieczny jak Warszawa. W miarę rozwoju wojny uchwyt nazistów zaciskał się na Europie Środkowej, nawet na takich krajach jak Węgry, które miały pozostać niepodległe. Gestapo naciskało na tamtejsze władze, aby rozprawiły się z dysydentami. Christine dwukrotnie aresztowano. Za drugim razem uniknęła deportacji do Niemiec i pewnej śmierci tylko dlatego, że symulowała chorobę. Przekonała węgierskiego lekarza, żeby powiedział, iż umrze. Gestapo chciało zemsty. Wkrótce dostało szansę. Pod koniec 40 roku Węgry porzuciły swoją neutralność i przyłączyły się do nazistów. Ludzie tacy jak Andrzej i Christine stali się zwierzyną łowną. Musieli wyjechać. Z pomocą brytyjskiego ambasadora uciekli małym autem Andrzeja, udając się w niebezpieczną podróż przez południową Europę i Bliski Wschód, aż do bezpiecznego Kairu. Było to terytorium brytyjskie, ale ledwo czuło się tu wojnę. Front w Afryce Północnej był na pustyni setki kilometrów stąd. Kair był oazą spokoju i przyjemności. Nie ma śniegu ani deszczu. Jest gorąco jak w środku brytyjskiego lata. Zbliża się gwiazdka. Chłopcy na Bliskim Wschodzie chcieliby wysłać coś swoim rodzinom. Forsa prawie wydana. Może bryczką do koszar? Spójrzcie tylko. Coś tak cennego w domu, jak dla nich woda na pustyni. Jedwabne pończochy. Pończochy były miłą odmianą po niedostatku w okupowanej Polsce. Po kilku tygodniach w Egipcie Christine czekała na kolejne zadanie od Brytyjczyków. Chciała wrócić do Europy, żeby walczyć z nazistami. Jej sukces w Polsce działał teraz na jej niekorzyść. Kiedy Christine przybyła do Kairu, Polacy i Brytyjczycy traktowali ją podejrzliwie. Została odstawiona na boczny tor. Polacy słuchali tego, co mówili ich rodacy z Londynu. Że to niemożliwe, że przerzuciła z Polski tylu ludzi bez cichego przyzwolenia Niemców. Robili, co mogli, żeby trzymać ją z daleka. Ostrzegli każdą tajną agencję, chcącą ją zatrudnić, że musi mieć powiązania z Niemcami. Niewielu brytyjskich oficerów wywiadu w Kairze, którzy ją poznali, wierzyło w to. Było jednak oczywiste, iż przez jej związek z Andrzejem stała się znana gestapo. Wysłanie jej do Europy Środkowej było zbyt ryzykowne.
wypłacano jej małą pensję i ignorowano. Odstawienie na boczny tor w Kairze musiało być dla niej straszne. Była dziewczyną żyjącą dzięki adrenalinie, gorliwą patriotką. A teraz tkwiła w Kairze. Hen daleko. Wojna była daleko stąd. To musiało być dla niej dołujące doświadczenie. W istocie, przez 2 lata Christine absolutnie nic nie robiła. Kair był przyjemny przez chwilę. Wkrótce jego czar nie był w stanie przykryć pustki, jaką czuła, nie mogąc niczego zrobić dla kraju. Uratowało ją coś zupełnie nieoczekiwanego. W lipcu 40 roku nowo mianowany premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill postanowił, iż trzeba uderzyć Niemców tam, gdzie najbardziej zaboli, na ich tyłach. Brytyjczycy mieli już kilka agencji szpiegowskich, ale Churchill chciał więcej. Ataki, sabotaż, zamachy. Wszystkie brudne chwyty wojenne miała nadzorować nowa agencja. Kierownictwo Operacji Specjalnych. Kierownictwo lub SOE było tajną organizacją powstałą na początku II wojny światowej. Churchill mówił, że jej celem jest podpalenie Europy. Kontaktowała się ona z ruchem oporu w okupowanej Europie. Jej zadaniem było obniżanie morale armii niemieckiej. Chodziło o przeprowadzanie ataków partyzanckich na czułe punkty takie jak Łączność, fabryki i instalacje kluczowe dla Niemców. Zadaniem SOE było koordynowanie tych ataków poprzez dostarczanie amunicji i organizowanie grup oporu, które często nienawidziły bardziej siebie nawzajem niż wroga. Churchill i jego gabinet czuli, że SOE nie powinno być częścią brytyjskiego wywiadu, a osobną organizacją. Dlatego też rekrutowało utalentowanych ludzi wszelkiej maści. W tajnej kryjówce w górach Szkocji nauczyciele, architekci, hydraulicy i reszta dziwnej zbieraniny, zwerbowanej z polecenia znajomych, uczyła się sabotażu i szpiegostwa. Jedynym wymaganiem była znajomość drugiego języka. Dawano im pistolet i uczono strzelać. Nie według zasad wojskowych, a policji z Szanghaju. Nie celuj, po prostu wymierz i strzelaj, a później jeszcze raz. Jak często twoje życie może zależeć od właściwego podejścia do strażnika? Podejdź od tyłu, uderz w jabłko Adama i w plecy. Podczas odciągania go można użyć chwytu duszenia i już po nim. Agenci dostawali też słynną pigułkę cyjanku na wszelki wypadek. Niemal przepraszająco powiedzieli nam o zabójczych tabletkach z cyjankiem. Należy ją zażyć wyłącznie w ostateczności. Pierwszych agentów wysłano do Francji w 1941 roku. Do końca wojny SOE zatrudniało 13 tysięcy ludzi. 3 tysiące z nich to kobiety. Nie były wyłącznie sekretarkami. Wiele z nich brało udział w planowaniu strategii. Kilka starannie wybranych działało jako szpiedzy i tajne agentki. Na początku 1944 roku SOE miało problem. Zbliżająca się inwazja na Francję wymagała zwiększenia aktywności w celu związania wojsk niemieckich i zapobiegnięcia ich koncentracji w Normandii. Kłopot w tym, że nie było ono w stanie tak szybko szkolić agentów. Szkolili agentów, ale trzeba było doskonalić ich umiejętności. Nie mieli ludzi, których mogliby zrzucić nad Francją, żeby od razu wzięli się do roboty. Była jedna agentka, dobrze wyszkolona, władająca kilkoma językami. Na tyle odważna i zaradna, by przeżyć na terytorium wroga. Tymczasem nic nie robiła, prócz odpoczywania w spokojnym Kairze.
Na początku 1944 roku SOI zaproponowało Christine Granville pracę. Tym razem nie w okupowanej Polsce, ale w ustronnym miejscu na południu Francji. Vercors. To trudny teren i wapienny płaskowyż. Nawet teraz trudno się tu poruszać. 70 lat temu tutejsze drogi były niemal nie do pokonania. Nic dziwnego, że Niemcy uznali to za niemożliwe. Dlatego też Vercors stało się jednym z najbardziej znanych bastionów francuskiego ruchu oporu, Maquis. Korzystali oni z sekretnych górskich ścieżek, gęstych lasów, jaskiń i wąwozów, żeby pojawiać się i znikać. To idealne miejsce. Wąskie drogi biegną dolinami. Widać było zbliżających się Niemców i można było zorganizować na nich zasadzkę. Na płaskowyżu mieli z kolei teren dla siebie. Mogli odbierać zaopatrzenie ze zrzutów i tak dalej. Vercors powstała nawet wolna republika. Im dalej na północ, tym większy opór Niemców. Francuzi ze wsi i miast organizują patrole i regularne kompanie strzelców. To było ekscytujące. Oni sami się wyzwolili. Bardzo ważną postacią tego wyzwolenia był Anglik. Francis Camertz był jednym z wyróżniających się agentów SOI w okupowanej Francji. Urodził się w 1915 roku w Londynie. Jego ojciec był Belgiem. Sam Camertz był pacyfistą. Śmierć jego brata zmieniła go. Zgłosił się na ochotnika. Jego znajomość francuskiego czyniła z niego idealnego kandydata do SOI. Choć wzrost 190 cm nie sprzyjał dyskrecji. Na południu Francji SOI miało prawdziwy problem. Wielu agentów zostało złapanych albo zdradzonych przez kolaborantów. Większość z nich torturowano. Wpadły całe siatki. Brytyjczycy wiedzieli, że muszą działać zdecydowanie. Musimy założyć, że większość organizacji jest spalona i jak najszybciej wysłać tam nowego agenta i radiooperatora. Wybrano Camertza. Kiedy jesienią 1942 roku wyskoczył nad Francją, szybko zrozumiał, że poleganie na starych kontaktach jest zbyt niebezpieczne. Musiał zacząć od początku, od zbudowania własnej siatki. Jako szef komórki miał bardzo dobrą zasadę. Nigdy nie śpij dwa razy w tym samym łóżku. Bądź cały czas w ruchu. Co więcej, nikt nie wiedział, gdzie będzie nocował. Miał dwie równoległe komórki, walczącą i zakwaterowania, składającą się z bezpiecznych domów. Mógł w nich spać, nie ryzykując, że ktoś dowie się, że tam jest. To godne podziwu. Nie wiem, czy jakiś inny agent to stosował, ale to dobry system. Cały czas podróżował transportem publicznym albo rowerem, udając chorego, emerytowanego nauczyciela. Mówił o tym w wywiadzie udzielonym kilka lat przed swoją śmiercią w 2006 roku. Wysiadłem na stacji w Awignonie. Była ciężka kontrola i długo sprawdzali moje papiery. Zakaszlałem. Ugryzłem się w wargę i splunąłem krwią na peron. Szybko oddali mi papiery i mogłem iść swoją drogą. Nie mówiłem, że mam gruźlicę. Na początku 1944 roku przetrwał dłużej niż większość agentów SOI we Francji i założył własną siatkę kilkunastu tysięcy kobiet i mężczyzn zaangażowanych w sabotaż przeciwko Niemcom. Miał jednak poważny problem. Jego irlandzki pomocnik został schwytany przez Niemców. Ostatecznie zginął w komorze gazowej. Camertz pilnie potrzebował uzupełnienia. SOI miało tylko kobiety.
Good morning. Dzień dobry. Chyba się nie znacie. Kapitan Brown, pani Williams. Christine otrzymała tożsamość Pauline Armand. Była zubożałą francuską arystokratką. Uzbrojona w pistolet i kapsułkę z cyjankiem, skoczyła nad Vercors. Obecnie trudno docenić ryzyko podejmowane przez agentów takich jak Christine. Do 1944 roku we Francji zostało złapanych 100 brytyjskich agentów SOE. Niemal wszystkich torturowano. Jedną z metod było zanurzanie ich w wodzie, dopóki omal nie utonęli. Heinrich Himmler, szef SS, powiedział, iż brytyjskim szpiegom można pozwolić umrzeć dopiero wtedy, gdy na torturach wyjawią wszystko, co wiedzą. Jeden z brytyjskich szpiegów złapanych przez Niemców nawet po 50 latach dokładnie pamięta to doświadczenie. Przeżył, ale ledwo co. Bicie zaczynało się od policzka i rozkręcało się. Miało cię to złamać psychicznie i moralnie. To właśnie ryzykowała Christine. W ogóle jednak o tym nie myślała. Była dokładnie tym, kogo potrzebował Kamerc. Jego zadaniem był werbunek i podtrzymywanie morale ludzi. Christine bardzo mu pomogła. Roztaczała subtelny czar i błyskawicznie tworzyła klimat przyjaźni. Ludzie czuli, jakby ją znali od zawsze. Jej odwaga, solidność, zwracanie uwagi na szczegóły sprawiły, że ufały jej grupy ruchu oporu na całym południu Francji. Były nie tylko jej sojusznikami, ale i przyjaciółmi. Jej rola nie ograniczała się wyłącznie do wsparcia. Fascynujące jest to, że Christine zauważyła, iż niemieckie garnizony w okupowanej Francji w wielu przypadkach składały się z byłych jeńców wojennych schwytanych na froncie wschodnim. Wcielano ich wówczas do niemieckiej armii. Nazywali się Ostbatalion lub Ostlegion. Wstąpili do hitlerowskiego wojska, bo nie przeżyliby w obozach jenieckich. Wielu próbowało namówić tych ludzi, a we Francji były ich tysiące, do zmiany strony. Miałem przyjaciela w SAS, który w Bretanii próbował przekonać Rosjan i Gruzinów. Bezskutecznie. Uważała, że trzeba wywierać na nich presję, żeby dezerterowali, bo stoją po przegranej stronie. Christine nawiązała kontakt z wieloma żołnierzami Ostbatalion. Namówiła setki z nich do zmiany strony. W jednej tylko wiosce na stronę Maki przeszedł cały garnizon Polaków wcielonych do armii niemieckiej. Zabrali ze sobą amunicję, zapasy i niemieckich jeńców. Oprócz Polaków pracowała też z Serbami, Czechami, Rosjanami i Włochami. Została oficerem werbunkowym dla wielu włoskich oddziałów, które wystąpiły przeciwko Niemcom. Odbyła wiele wędrówek przez granicę włoską. Według Kamerca była zajęta, ale nigdy się nie śpieszyła i była spokojna. Była też pożyteczna w inny sposób. Poprzez swoje kontakty w SOE stała się znana z możliwości dostarczenia broni ręcznej, która bardzo utrudniała Niemcom życie. Pomimo wielu jej próśb, nie udało jej się jednak dostarczyć ciężkiej artylerii. Vercors prosił o ciężką broń. SOE odmawiało z rozsądnych powodów. Można sobie wyobrazić jej zrzut. SAS robił tak z haubicami. Problem tkwił w dostawie amunicji. Można zrzucić tuzin pocisków z działem, ale żeby prowadzić z niego ostrzał, potrzeba ton pocisków, których nie da się zrzucić. You need shells by the hundreds of tons, which you can't provide by parachute.
SOE i OSS miały zasadę nic cięższego niż bazooka. Surowe, ale konieczne. Ci na dole nigdy tego nie rozumieli. Z pewnością. Maki wciąż prosili o artylerię. Christine błagała o nią Londyn. Nie dostarczono jej. Nie była to tylko szkoda. Stała się tragedia. 6 czerwca 1944 roku rozpoczęła się wyczekiwana inwazja aliantów na Francję. Na plażach Normandii wylądowało 200 tysięcy żołnierzy. Ruch oporu w całej Francji otrzymał rozkaz związania walką sił niemieckich. W Paryżu to się powiodło. Miasto stanowiło osłonę dla bojowników, którzy przechwytywali czołgi i artylerię od armii niemieckiej, bardziej zainteresowanej ucieczką niż walką. Czas niemieckich zwycięstw się skończył. Walka o dawno utraconą wolność dobiega końca. Dalej od Normandii Niemcy nie poddawali się tak łatwo. Vercors wzięli odwet. W małej wiosce Vassier jest cmentarz członków ruchu oporu. Leżą tu dziesiątki młodych mężczyzn. Wielu zginęło jednego dnia, w 1944 roku, 21 lipca. Ten dzień wstrząsnął światem. Był to jeden z ostatnich aktów nazistowskiej brutalności we Francji. Na fali lądowania w Normandii mer Vassier pochopnie ogłosił miasteczko stolicą Wolnej Republiki Vercors. Przez kilka dni wydawało się, że ujdzie mu to na sucho i Vercors, jak Paryż, stanie się częścią wolnej Francji. Zamiast tego stało się areną nazistowskiego kontrataku, znanego jako Bitwa o Vercors. Właściwie to nie była bitwa, a masakra. Mieszkańcy Vercors liczyli na to, że alianccy spadochroniarze pomogą im pozbyć się Niemców. Zamiast nich zjawiło się tam SS. Początkowo Niemcy nic z tym nie zrobili. Jednak w lipcu skierowali tam kilkanaście tysięcy żołnierzy i szwadron SS Glirborn, ekspertów od mordów. Oczyścili oni Vercors w koszmarny sposób, gwałcąc większość kobiet i zabijając większość mężczyzn, w tym rannych. Tragiczne było to, że kiedy nadleciały samoloty, bojownicy myśleli, że to alianci i zaraz zacznie się desant spadochroniarzy. Tymczasem to byli niemieccy spadochroniarze i niemieckie szybowce. Partyzanci zostali całkowicie zaskoczeni. Brutalność nazistów była przerażająca. Podczas walk w Vercors doszło do potwornych aktów bestialstwa. SS odkryło nawet tajny szpital ruchu oporu w jaskini głęboko w lesie. Pielęgniarki, lekarze i pacjenci, którzy mogli chodzić, trafili do obozów koncentracyjnych. Pozostałych rozstrzelano. Christine przyglądała się bitwie z Francisem Kamercem. Kiedy stało się jasne, że pomoc nie nadejdzie i nie uda się utrzymać Vercors, nakazano im odwrót. Byli potrzebni gdzie indziej. Kamerc powiedział sobie, to ważna bitwa, ale nie decydująca.
Mam ważniejsze obowiązki. Muszę uciekać. Idąc z Christine praktycznie przez 3 doby bez przerwy, udało im się uciec. Francis wrócił na swoje stanowisko dowódcy ruchu oporu na wschód od Rodanu. Wkrótce znów potrzebował pomocy Christine. Tym razem w ratowaniu własnego życia. W ciągu 2 lat Camerz bez przeszkód przemierzył tysiące kilometrów okupowanego południa Francji. Chociaż za jego głowę wyznaczono nagrodę, a on kilka razy był zatrzymywany, jego przebranie sprawdzało się. Tym razem nie miał szczęścia. 13 sierpnia 1944 roku, na 2 dni przed inwazją na południową Francję, podróżował z 2 innymi agentami brytyjskimi. Zatrzymano ich do rutynowej kontroli. Rozpoznał go uważny policjant. Miał lepsze oko niż większość jego kolegów. Widząc mężczyznę o wzroście 190 cm, przypomniał sobie, że ktoś podobny jest na liście poszukiwanych. Zatrzymał go i zabrał do więzienia. Całą 3 aresztowano. Trzymano ich w małym miasteczku. Wyglądali na torturowanych i z pewnością rozstrzelano by ich. Ale wieść o ich schwytaniu rozeszła się. Kiedy dotarła do Christine, zadziałała szybko. Obmyśliła plan, co znaczyło, że znowu zaryzykuje życie. Obserwowała, gdzie gestapo trzyma Camerza. Podeszła do oficera i wyznała, że jest brytyjskim szpiegiem. Powiedziała też, że jest siostrzenicą generała Montgomery'ego. Jeśli nie wypuszczą Camerza, zostaną zlinczowani, kiedy nadejdą alianci. Facet odparł, że wypuści go za 3 miliony franków i gwarancję nietykalności. Zgodziła się. Uścisnęli sobie dłonie. Poszła do swojej radiostacji i nazajutrz wróciła z 3 milionami franków, które zrzucono jej na spadochronie. Wiedzieli, że jeśli by ich nie potrzebowała, nie prosiłaby o nie. Taka była. Żywe złoto. Plan się powiódł. Więźniowie byli wolni. Ocaliła Camerza przed egzekucją. Nazajutrz miał być rozstrzelany. Przez resztę życia pozostał jej wdzięczny. Ta wyjątkowa akcja zakończyła dla Christine wojnę. Okazała podczas niej wyjątkową odwagę i niekiedy wariacką brawurę. W 2 różnych strefach walki w okupowanej Polsce i Francji Vichy ryzykowała życiem, pracując jako aliancki szpieg i sabotażystka. W porównaniu do innych agentek, które często szybko wyłapywano, Christine uniknęła schwytania i nigdy nie spaliła żadnego agenta. W uznaniu 5 skutecznych lat walki z nazistami na ich tyłach została odznaczona medalem Jerzego i Krzyżem Wojennym. Wojna się skończyła. Christine, jak wielu innych agentów SOI, znalazła się w Londynie, wciąż świętującym zwycięstwo. Radość nie trwała długo. Kraj musiał uporać się z wojennymi zniszczeniami. Wkrótce Christine została zwolniona ze służby, a SOI rozwiązane. To przydarzyło się wielu ludziom. Wielu agentów SOI chciało wrócić do biznesu, polityki i tak dalej. Dla większości szybkie rozwiązanie SOI nie miało znaczenia. Wrócili do przedwojennych zajęć. Jednak dla kilku agentów przystosowanie się do monotonnego życia po burzliwym życiu szpiega nie było łatwe. Nudziło ich życie w cywilu. W porównaniu z tym, co przeszli, w istocie było nudne. Niektórzy nie poradzili sobie.
kilku zapiło się na śmierć. Dla Christine whisky nie była rozwiązaniem. Jednak przystosowanie się do życia w obcym kraju stanowiło wyjątkową trudność. Jak dotąd wyłącznie szpiegowała. Do kontrolowanej przez komunistów Polski nie mogła wrócić. Być może najgorsze dla Christine po wojnie było to, kiedy brytyjski rząd powiedział jej wielkie dzięki za to, co zrobiłaś. Dali jej miesięczną pensję i powiedzieli, radź sobie sama. Przez kilka następnych lat Christine próbowała, najczęściej bezskutecznie, przystosować się do normalnego życia. Pracowała w Harrodsie. Była kelnerką. Później stewardesą na liniowcu oceanicznym. W 1952 roku w jej życiu nastąpił zwrot ku lepszemu. Nawiązała kontakt z miłością swego życia, Andrzejem Kowerskim. Wtedy nastąpił tragiczny finał. Zawsze miała talent do przyciągania mężczyzn zdesperowanych i w potrzebie. Jednym z nich był młody mężczyzna, którego poznała na statku i z którym zaprzyjaźniła się. Głównie z litości. Teraz jej umiejętność zapewnienia sobie bezpieczeństwa, która tak jej służyła w czasie wojny, opuściła ją. Ten mężczyzna nie był w potrzebie. Był psychicznie chory. Chciał ją mieć tylko dla siebie. Kiedy powiedziała mu, że wyjeżdża do Andrzeja do Belgii, poprosił ją o spotkanie. Kiedy odmówiła, czekał na nią w jej hotelu. Skoro nie mógł jej mieć, nikt nie mógł. Umarła natychmiast. Miała zaledwie 37 lat. Tragiczne jest to, że w wieku 20 lat żyjesz na krawędzi, ryzykujesz życie. 15 lat później jesteś na początku wieku średniego i nie spodziewasz się, że jakiś szaleniec cię zamorduje. Skromna mogiła Christine Granville na katolickim cmentarzu Świętej Marii w zachodnim Londynie trochę zarosła i została zapomniana. Kiedy chowano ją tu w 1952 roku, w jej pogrzebie uczestniczyło 200 osób, w tym przedstawiciele rządów brytyjskiego, francuskiego i polskiego. Byli tam również dwaj najważniejsi mężczyźni w jej życiu. Francis Kamerc, któremu uratowała życie, i Andrzej Kowerski, jedyny mężczyzna, którego naprawdę kochała. Nigdy nie pogodził się z jej śmiercią. Kiedy umarł, jego prochy złożono w jej grobie. Myślę, że jako agentka Christine była wyjątkowa. Była szalenie odważna. Pod koniec kariery rząd podle ją potraktował. W 1945 roku czuło się, że to koniec. Chcieliśmy wrócić do normalnego życia, a nie zajmować się następstwami wojny. Dzisiaj Christine jest pamiętana i doceniana. Była jedną z najbardziej bohaterskich i skutecznych agentek SOE podczas wojny. Służyła Wielkiej Brytanii dłużej niż inne agentki. Jej odwaga, bezczelność i inteligencja stanowiły wszystko to, czego SOE szukało u swoich agentów. Była ulubionym szpiegiem Winstona Churchilla. Wersja polska SDI Media Polska. Tekst Miłosz Habura. Czytał Marek Lelek.